witam serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu przedstawicieli Medicusa, pana doktora Wojciecha Cieślika, tak, i panią Ewę Skurę. Może zaczniemy od państwa, ponieważ jest to taki temat w sumie związany z pierwszym naszym tematem, działalność i funkcjonowanie służby zdrowia na terenie. Pan Danek później, dobrze? Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że zostałem na chwilę zwolniony i mogę się tutaj stawić. Odetchnie pan doktor trochę. Trochę tak. Na szczęście udało nam się, także przyszedłem z przełożoną pielęgniarek panią Ewą Skurą. Cieszę się, że jest zainteresowanie w ogóle tym tematem ze strony gminy. No jest to jedna z nielicznych jeszcze gmin, które w swoim budżecie przeznaczają trochę pieniędzy na działania profilaktyczne. Bardzo, bardzo szczytny cel uważam. Bardzo się cieszę, że nadal kontynuowane były te programy szczepień wśród dziewczynek przeciwko wirusowi HPV i szczepień osób powyżej 65 roku życia mieszkańców gminy. No, pokrótce chciałbym przedstawić może tak w sposób statystyczny naszą działalność w ubiegłym roku, która zaczęła się jak zwykle zresztą w poprzednich latach dosyć tragicznie, bo zaczęła się patem w kwestii podpisywania kontraktów i pierwsze 5 dni, właściwie 6 dni, biorąc pod uwagę również Święto Trzech Króli, przychodnie również w Kamieńcu Ząbkowickim, nasza przychodnia była nieczynna. Na szczęście tą sytuację jakoś tam udało się rozwiązać wtedy i od 7 stycznia zaczęliśmy pracować. W ubiegłym roku w sumie przychodni wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej wykonanych było 10 436 wizyt. W tym wizyt domowych 455, bilansów wśród dzieci 276, przyjęto poza tym 50 pacjentów unijnych, oficjalnie rozliczanych z umowy z Narodowym Funduszem. Pielęgniarki i położne środowiskowe wykonały ponad 300 wizyt patronażowych. Natomiast wśród pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, której tak naprawdę w kontrakcie naszej przychodni jest tylko działalność poradnika, czyli działalność ginekologa i położnej, wykonanych zostało 1800 wizyt. Poza tym szczepienia dzięki programom, które gmina Kamieniecka kontynuuje, zaszczepiono w sumie w ubiegłym roku 68 dziewczynek przeciwko wirusowi HPV oraz w programie szczepienia osób przeciwko grypie 350 osób zaszczepiono. Te wskaźniki uważam są niskie niestety, bo w ubiegłym roku uprawnionych do szczepienia w 2015 było prawie 1100 osób, także 350 osób to jest w granicach 30% tylko. Niestety tak ta wyszczepialność, skuteczność tej akcji wygląda w ostatnich 5 latach, mniej więcej w granicach 30%. W ubiegłym roku było to dokładnie o 20 osób więcej niż w 2014. Także kiepsko. No, nasza sytuacja aktualnie, jeśli chodzi o działalność w podstawowej opiece zdrowotnej, jest troszkę lepsza niż w poprzednich latach, bo udało nam się pozyskać wcześniej, już w 2014 roku, panią dr Pardo, która jest lekarzem internistą, ale pracowała długo w podstawowej opiece zdrowotnej i w 2015 roku w kwietniu zatrudniliśmy też jakimś cudem tak naprawdę nowego lekarza pediatrę, panią doktor, która pracuje również, pani doktor Buras, która pracuje również w przychodni Paczkowie, oprócz pracy tutaj w Kamieńcu. Niestety teraz najbliższe 3 miesiące będziemy musieli sobie poradzić bez tej pani doktor pediatry, ponieważ przygotowuje się do egzaminu specjalizacyjnego i poprosiła o urlop 3-miesięczny. To tyle musi się przygotowywać? No ale powiedzmy, jest trochę lepiej niż było dawniej. Na pewno system opieki zdrowotnej w moim pojęciu niestety nie działa tak jak powinno to działać. Ja sobie wyobrażałem zawsze
pracę przychodni tego typu, która będzie dużo większy nacisk kładła na działania profilaktyczne. To znaczy nie tylko na szczepienia, ale również na wizyty takie profilaktyczne z aktywnym wzywaniem pacjentów i tak naprawdę próbowaliśmy tworzyć taki system informatyczny również, który miałby temu służyć z możliwością kontaktu z pacjentami, ale w związku z tym, że tak naprawdę nie ma czasu zupełnie na tego typu działania i ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie kładą nacisku na tego typu działalność, to myślę, że w efekcie natłoku zajęć, ciągłego przyjmowania osób chorych, te plany i te moje marzenia osobiste niestety są wkładane na dużo dalszy plan. Liczę na to, że w efekcie działań nowego ministra zdrowia, pana doktora Radziwiłła, troszkę się zmieni, bo już nawet początek roku był trochę inny. Trochę nie było przerw w kontraktowaniu. Aneksami przedłużono te kontrakty ubiegłoroczne do końca czerwca i myślę, że już niedługo, obiecuje się nam, że już w lutym rozpoczęte zostaną działania mające na celu skuteczne podpisywanie kontraktów na następne okresy. Zresztą w takich planach pana ministra on podkreśla również to, że chciałby, żeby w podstawowej opiece zdrowotnej dużo większy nacisk położono właśnie na takie działania profilaktyczne. Być może będzie to związane również z przeznaczeniem jakichś dodatkowych pieniędzy. Na pewno wtedy łatwiej będzie w wewnętrznych strukturach wszystkich zakładów opieki zdrowotnej mobilizować personel do tego typu działań. Jeżeli będzie to również jakoś tam gratyfikowane finansowo, to myślę, że ta struktura przyjęć pacjentów w kierunku działań profilaktycznych, zwiększenia odsetka tych właśnie wizyt może zostać faktycznie przesunięta w tą korzystniejszą stronę. To znaczy, że będziemy mogli działać w kilku programach profilaktycznych, w takich schorzeniach układu krążenia, nie tylko w szukaniu ewentualnych wczesnym wykrywaniu chorób onkologicznych, ale również cukrzycy, POHP, tak jak to było dawniej, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, osteoporozy, podobno mają przeznaczyć pieniądze na tego typu działania i być może dzięki temu uda się również w naszych strukturach przy aktualnym zatrudnieniu tego typu programy profilaktyczne prowadzić. Mam nadzieję, że tak będzie. Tak. Wracając jeszcze do ubiegłego roku, muszę przyznać, że zmieniliśmy również strukturę naszego zakładu opieki zdrowotnej tutaj w Kamieńcu, ponieważ dawniej była to jednostka filialna spółki paczkowskiej. Dla jasnej sytuacji, zarówno w kwestii kontraktowania, jak i w kwestiach finansowych, podatkowych, powołaliśmy nową spółkę, która funkcjonuje od 1 stycznia ubiegłego roku. I to nie jest już teraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Medicus, ale niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Medicus Plus, którego właściwie organem założycielskim i właścicielem 100% akcji jest poprzednia spółka, ale jako oddzielnie wydzielony podmiot, taki zorganizowany zakład opieki zdrowotnej, łatwiej nam chyba teraz funkcjonować. Tak, wpisywać umowy nawet w Dolnośląskim Oddziale Funduszu, bo zawsze byliśmy traktowani tak zupełnie oddzielnie, jako jedyni chyba na tym terenie. Wszystkie sprawy mogliśmy załatwiać częściowo we Wrocławiu, częściowo w Wałbrzychu. Natomiast pozostałe. A oprócz tego tak, kontrakt z Opolskim Oddziałem Funduszu w Opolu. Natomiast wszystkie przychodnie tutaj w przyległych gminach, w powiecie, podpisują swoje kontrakty i wszystkie sprawy załatwiają w oddziale wałbrzyskim. Natomiast my byliśmy tak traktowani dziwnie czasami. Okazywało się, że nie ma naszych dokumentów, nie ma naszych dokumentów dotyczących właśnie podpisywanych umów. Gdzieś to po drodze zaginęło z Wrocławia, nie zostało przekazane do Wałbrzycha. Teraz jest łatwiej. Myślę, że tak będzie lepiej.
czy mogę jeszcze odpowiadać na Państwa pytania, czym jesteście Państwo zainteresowani? Wspomniał Pan, że w ubiegłym roku 68 dziewczynek było objętych programem. Myśmy już dyskutowali w ubiegłym roku na temat tego. To znaczy 68 szczepień, z tego trzeba odjąć 16 dziewczynek, które zostały zaszczepionych już z puli tegorocznej, bo one były zaszczepione w grudniu. Także, ale nie, to skoro tam też było w grudniu. 31 w sumie dzisiaj kwalifikuje do zaszczepienia, w sumie wyraziło zgodę. 16. Bardzo mało, tak. Bardzo mało. Z roku na rok to coraz bardziej. Na przybliżeniu wiemy, ile takich dziewczynek jest na terenie. Tak, rzeczywiście. Mamy wszystkie dane. Mamy wszystkie dane. Na przybliżeniu mówię. Uprawniamy w tym roku 31 dziewczynek. Z tych 31 16 rodziców wyraziło zgodę. Chyba dwoje czy troje też jest za granicą, żeby Ale ta liczba jest taka porównywalna z poprzednich lat, prawda? Znaczy, no jedyną jeszcze możliwością poprawy tej sytuacji jest udanie się na zebrania przy okazji wywiadówek w szkole być może, bo ogólnie trend, jeśli chodzi o podejście do szczepień w naszym kraju, jest taki trochę negatywny. Jest wiele również takich programów publicystycznych, które w telewizji czy w radio przekazywane przez media, również w prasie, trochę zniechęcają do szczepień. Wręcz odstraszają, panie doktorze. Wręcz odstraszają. Ja się zgadzam, że tak jest i no nieświadomość rodziców czasem właśnie w ten bierze sposób górę. Jest okazywana, bierze górę i prawie połowa rodziców nie wyraziła zgody w tym roku na szczepienie. Traktując to, nawet słyszeliśmy takie opinie, że dzieci będą traktowane jak króliki doświadczalne. Natomiast to zupełnie mija się z prawdą, bo jest to szczepionka, która już funkcjonuje na polskim rynku 10 lat, natomiast w Europie już 15 lat i jej skuteczność jest faktycznie potwierdzona badaniami epidemiologicznymi. Może faktycznie musimy się zdecydować na to, że przy okazji może teraz właśnie klasyfikacji końca semestru udać się do szkoły i porozmawiać z tymi rodzicami. Może część tych rodziców jeszcze zdecyduje się. Zaraz się przekonać. Tak. Ale generalnie niestety ta wyszczepialność jest taka z roku na rok coraz mniejsza. I to nie tylko w kwestii tych szczepień, które, że tak nazwę, sponsoruje gmina, ale w ogóle. Kwestii szczepień obowiązkowych, gdzie już jakieś tam przewiduje się wręcz sankcje finansowe dla rodziców, którzy nie szczepią dzieci. To tak naprawdę skuteczność tych działań, ściągania ewentualnych tam kar finansowych jest żadna w tym kraju. To podkreślają stacje sanitarno-epidemiologiczne, że ich działania tak naprawdę nie przynoszą żadnego efektu. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do pana doktora? Tak, ja mam jeszcze takie pytanie. Panie doktorze, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to się pytają, czy nie może być na przykład prowadzony raz w tygodniu jakiś specjalista, alergolog, kardiolog, czy jest taka możliwość, bo to jest pytanie, no ludzie się pytają, więc ja chciałbym też jakoś określić się do tych pytań, czy jest taka możliwość, bo to znaczy, jeśli chodzi o działania takie kontraktowane z Narodowym Funduszem, nie ma żadnej możliwości. Nie ma żadnej szansy na to. Jeszcze mam jedno pytanie. Ale Narodowy Fundusz nie jest zainteresowany otwieraniem poradni specjalistycznych w tego typu miejscowościach. W ogóle. Czyli tu jest tak problem z tymi umowami, żeby z tymi specjalistami. Tak naprawdę ciężar, jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne w Dolnośląskim województwie, został zrzucony tylko i wyłącznie na miasta powiatowe. Dobrze, no to wszystkie pozostałe poradnie zostały pozamykane właśnie z takich powodów, że te kontrakty były bardzo małe. Część tych kontraktów niestety zlikwidowała się, bo ja mogę podać Państwu dokładnie, jak to wyglądało w Paczkowie, gdzie mieliśmy 7 poradni specjalistycznych, tutaj mieliśmy kiedyś 4 poradnie specjalistyczne. To tak naprawdę 6 tych poradni zamknął fundusz, bo nie przedłużał umów, bo był niezainteresowany takimi małymi poradniami. 7 zlikwidowała się z braku lekarza, bo lekarze też odmówili. Stwierdzili, że jak mają przyjeżdżać do tej poradni trzy razy w tygodniu i mogą przyjąć tylko 3 razy po 5 osób. Ekonomicznie. Od kilku lat te przepisy odnośnie poradni specjalistycznych
nakazują otwarcie poradni specjalistycznej przynajmniej 3 razy w tygodniu. Z tego przynajmniej raz w godzinach popołudniowych. No to powiedzmy, jak mieliśmy zakontraktowanych 15 wizyt tygodniowo przez laryngologa w Paczkowie, to pani doktor stwierdziła, jak ona ma przyjechać 3 razy w tygodniu, żeby przyjąć 5 osób. Tak naprawdę więcej by do napaliwo niż zarobi. Dokładnie. I z tego powodu zamknęliśmy tą poradnię. Natomiast 6 pozostałych zostało zlikwidowanych przez wymogi Narodowego Funduszu. Czyli nie ma szans. Na to, żeby... jest jedna poradnia laryngologiczna tylko i wyłącznie aktualnie. Jedna dermatologiczna. Mniejsze kontrakty nie wchodzą w rachubę. Nie wchodzą w rachubę zupełnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Są jedno pytanie takie. Rehabilitację na przykład tam schorzeń kręgosłupa stawu przeprowadzacie Państwo tylko w ośrodku w Paczkowie, tak? To też nie jest nasza działalność. No właśnie. Kiedyś mieliśmy. Czyli też nie ma szansy rehabilitacji. Nie ma szansy. No cokolwiek, bo chodzi o informacje mi tylko, że nie ma szansy. W powiecie ząbkowickim tylko Ziębice i Ząbkowice mają. Ale nie zastanawialiście się Państwo, aha, bo to chodzi głównie o kontrakty. Zastanawialiśmy się, ale też nie. Nie ma woli Narodowego, znaczy oddziału dolnośląskiego, żeby tego typu gabinety otwierać. Mimo ogromnych kolejek w gabinecie rehabilitacji w Ząbkowicach, nie da się tego zrobić. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja mam pytanie. Tak. Do pacjentów wypisuje się z ośrodka na rzecz jakiejś innej placówki? To znaczy, podam może liczbami. W ubiegłym roku, na 1 stycznia ubiegłego roku zadeklarowanych było do naszej przychodni 5606 pacjentów. Na koniec grudnia, 31 grudnia, ilość aktywnych deklaracji 5503, czyli 103 osoby ubyły. Tylko to nie jest obraz taki zupełnie realny, dlatego że w ubiegłym roku również do końca marca Narodowy Fundusz Zdrowia przestał uznawać deklaracje potocznie nazywane czerwone, czyli te nie uznawane, powiedzmy sobie, jako nieubezpieczone. I w tej liczbie jest tych deklaracji czerwonych w naszej przychodni było dużo więcej. Także tak naprawdę chyba w ubiegłym roku bilans tych pacjentów aktywnie i ubezpieczonych, należących do naszej przychodni jest dodatni. Nie ubyło pacjentów, tylko wręcz odwrotnie, przybyło w granicach 200 pacjentów. Natomiast ten wynik mniejszej ilości aktywnych deklaracji jest efektem tego, że zostały odrzucone te czerwone deklaracje, które niestety faktycznie w wielu przypadkach były nieadekwatnie uznawane nam dotychczas, dlatego że część tych osób mieszka już za granicą. Miały deklaracje złożone tutaj, w ZUS-ie były już nieubezpieczone, natomiast walki Porozumienia Zielonogórskiego w poprzednich latach polegały na tym, żeby fundusz nie odbierał nam tych deklaracji, wszystkich czerwonych. Powoływano się na to, że część ludzi faktycznie ubezpieczonych świeci się również na czerwono, czyli mają nieaktywne deklaracje. Ale w moich wyliczeniach tych takich nieprawidłowo nieuznawanych było góra 10% tak naprawdę. Bo są takie sytuacje. Są ludzie, którzy są na urlopach macierzyńskich, też matki świecą się na czerwono. Osoby na zasiłkach rehabilitacyjnych, nawet osoby, które biorą emeryturę, czyli tak naprawdę są ubezpieczone w ZUS-ie. Czasem wyświetlają się na czerwono. Centrum Integracji Społecznej wyskakuje na czerwono. Pani doktor, młodzież, która podejmuje pracę na wakacje, wraca na studia, wyskakuje na czerwono, bo robi mu się ponownie zgłosić. W każdym razie mniej więcej 500 takich deklaracji na początku ubiegłego roku zostało nam zlikwidowanych. W związku z tym, że ubyło 103, to myślę, że tak naprawdę przybyło około 200 osób w naszej przychodni. Dobrze, pan? Proszę. Ja bym chciał wrócić do tematu tego zasadniczego, tej profilaktyki, którą zobowiązała się gmina, szczepienia jednej i drugie. Tu mówię do członków komisji i budżetu, i komisji oświaty. Szanowni Państwo, nigdy nie padło słowo na Komisji Oświaty, jeśli chodzi o tą profilaktykę, co zrobić, żeby było lepiej. Natomiast my martwimy się
logopedą, martwimy się, to jest uważam też bardzo ważne, martwimy się psychologiem, co jest też bardzo ważne, ale patrzymy na tą otoczkę zewnętrzną, żeby dziecko ładnie mówiło, a że ono w środku będzie tam się psuło od środka, to nas nie interesuje. I wydaje mi się, że tu jako Komisja Oświaty powinniśmy zwrócić się w kierunku edukacji i rodziców, i nauczycieli. Bo kto ma przekonać rodziców, jak nie nauczyciel, jak nie pedagog w szkole, jak nie nauczyciel dziecko, które będzie naciskało na rodziców, że mamo, ja chcę iść i się zaszczepić, bo koleżanka się szczepi i to daje efekt, bo pani powiedziała. Bo jeżeli będzie to wpajane w szkole, to ta możliwość przekonania dziecka, rodzica jest duża. I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy sobie postawić takie zadanie, że jeśli chodzi o te dziewczynki, to dużą rolę powinien spełniać pedagog szkolny, nauczyciel, wychowawca. Ja myślę, że panie Dominiku, pedagog, ale nauczyciel przyrody, higienistka szkolna. Dobrze, kończymy, tak? Proszę bardzo. Tak. Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, to wydaje mi się, że też musimy się stuknąć w piersi, że nie zrobiliśmy nic w temacie, oprócz klepnięcia w budżecie, i to nie przez wszystkich, programu szczepienia, bo jak wiemy, 8 osób wstrzymało się od... Ale my mówimy o ubiegłorocznym, panie Dominiku. W zeszłym roku było to samo. Nie było to samo, był przyjęty budżet, więc proszę teraz tutaj nie politykować, a zająć się problemem. Nie politykujemy, tylko należy się zastanowić nad tym. Proszę skończyć, Ale skończyć, pani przewodnicząca, ja pani nie przeszkadzam. Bardzo proszę skończyć. Dlatego powinniśmy stuknąć się w piersi i zastanowić się nad tym, co zrobić, aby już od dzisiaj na zebraniach sołeckich, na spotkaniach z sołtysami uświadamiać tych ludzi, którzy z kolei będą przekonywać swoich mieszkańców, swoich chętnych do tego, aby ta statystyka nie była 30%, 60%, albo przynajmniej, żeby ona co roku rosła. Tak dotyczy to osób starszych po 65 roku życia, tak to dotyczy szkół i naszych dzieci. Z tego, co pamiętamy, w ubiegłym roku na posiedzeniu komisji była pani Ewa, prawda? Mówiliśmy o tych formach promowania szczepień. Nie wiem, o ile pan sobie przypomina. Była również mowa o informacji w internecie, o informacji na słupach ogłoszeniowych. O tym już była mowa, panie Dominiku. Była mowa, proszę spojrzeć sobie w nagrania związane... I co zrobiliśmy, pani przewodnicząca, w szkole? No właśnie, w szkole były rozmowy z dziećmi. Były rozmowy z dziećmi, były przekazywane informacje rodzicom. Dotychczas były spotkania z rodzicami. Od kilku lat nie ma takich spotkań, ponieważ nie wypływa to akurat z naszych niechęci. No, ja może wytłumaczę dlaczego, proszę. Ponieważ faktycznie prosiliśmy o wsparcie lekarza, bądź ginekologa, bądź epidemiologa, który przyjeżdżał z Wrocławia. Zainteresowanie tymi spotkaniami było coraz mniejsze. Tak jak w pierwszym roku było 30 osób, właściwie komplet rodziców, to w ostatnim roku było niestety poniżej 10. Tak, 8, 6. Ale nie ma co ukrywać, jest to po prostu mimo rozpropagowania i poinformowania wcześniejszego o tym spotkaniu. Także no, ja myślę, że tylko ewentualne pójście na zebrania z rodzicami w szkole może przynieść jeszcze jakieś efekty. Natomiast w kwestii szczepienia osób dorosłych, no chyba trochę bicie głową w mur. Bo ci ludzie, którzy są przekonani do szczepień, to oni się szczepią. Natomiast pozostała grupa albo jest odstraszona, albo miała jakąś tam w życiu nieciekawą przygodę po szczepieniach. Tak. Zupełnie przypadkową, no bo to nie jest szczepienie przeciw grypie, to nie jest 100% zabezpieczenie przed infekcją tego typu, ale na pewno na podstawie i moich obserwacji i badań w całej Polsce, gdzie są tego typu badania robione, to ta skuteczność jest duża. Nie tylko zabezpiecza w dużym stopniu przed grypą, ale w ogóle podnosi odporność. Zdarza się niestety tak, że ktoś, powiedzmy, w trakcie nabywania odporności łapie infekcję i wtedy ją przechodzi wręcz czasem gorzej. Czasem te objawy infekcyjne są dużo bardziej manifestowane z wysoką gorączką i ten człowiek w następnych latach zniechęcił się do szczepienia, nie chce się szczepić, taka jest prawda. Także ten poziom 30% jest od tych 6-7 lat i chyba więcej nie będzie.
Tak, ale ja myślę, przepraszam bardzo, tak jak Dominik mówił, kolega radny mówił, żeby rzeczywiście, mówię o wsi te w tej chwili, bo na wsi jest tak, taka zasada. Jeden przyjdzie do drugiego, powie, że byłem u sta, szczepiłem się, pomogło mi i idzie to takim łańcuszkiem. I na przykład, tak jak Dominik mówi na zebraniu, ale ja nie mówię, żeby pan doktor to przedstawił, choć każdy jeden dostaje zawiadomienie o tym, że jest szczepienie, że jest zapłacone, że też że gmina płaci. No. Ale myślę, że w ten sposób to też rozwinęłoby troszkę. Nie mówię, że dużo, ale z 5-10% mi się zdaje, żeby było więcej. Jeszcze ja. Wracając do wypowiedzi pana Dominika i twojego Rysiu, wydaje mi się, że tu jest słuszne. Mamy na terenie gminy Kamieniec bardzo dużo różnych imprez. Różnych. Nie wnikam, czy to jest pikniki, czy spotkania. Tych imprez jest naprawdę dużo. One się odbywają zarówno i w sołectwach, jak i u nas w Kamieńcu. I być może przy tego typu imprezach warto, tym bardziej, że z tego co wiem, na każdej imprezie są przedstawiciele państwa firmy. Najczęściej zabezpieczacie nam te imprezy pod kątem medycznym. O tak to powiem. Te większe, prawda? Mam na myśli kiedyś majówkę kamieniecką, chyba biesiadę strażacką, jak się nie mylę. Na pewno państwo tam się u nas zawsze prosimy o jakieś tam wsparcie medyczne. Jeżeli... Zawsze otrzymujemy. Oczywiście, że tak. I teraz tak. Być może, że przy tego typu imprezach, ja nie mówię, żeby to było jakieś osobne stoisko, jakieś, no nie wiadomo co. Może nawet zwykłym hasłem. Hasłem, które po prostu gdzieś tam będzie. Ktoś tam gdzieś to hasło rzuci. Warto spróbować. Może to nie przynieść nic, ale przynajmniej my wszyscy, zarówno państwo, jako fachowcy, my jako radni, będziemy mieć jakby to spokojne sumienie. My naprawdę chcieliśmy wszyscy wspólnie, żeby to wszystko, które można osiągnąć za pomocą właśnie już nawet tego, że są środki na to, więc należy to wykorzystywać. Możemy spróbować przy każdej imprezie, gdzieś tam takie malutkie hasełko, które by padło, wydaje mi się, że kto posłyszy, zrobić co będzie chciał, oczywiście, ale być może będzie moment, że powie, no ale zaraz, jak oni już tak o tym klepią, to słuchajcie, coś to chyba w tym jest. Pójdę i spróbuję. Możemy taką formę też wykorzystać. To, co pan doktor powiedział, jeżeli chodzi o frekwencję, to praktycznie na wszędzie narzekamy na tą frekwencję. Czy mamy dobre spotkania, czy złe, czy takie. Te frekwencje są różne, ponieważ ludzie bardzo się pozamykali. Ludziom po prostu w większości, a nie chce się, a najprościej powiedzieć, nie mam po prostu czasu, co jest oczywiście bzdurą. Ale pani radna, jest też faktem, że w tej chwili media zrobiły swoje. I nie wiadomo, jak my byśmy próbowali. Ale my musimy, tutaj, pani ale musimy. Tak. My, i nie też zależy... była o tym tak. mowa, że Gminne Centrum Kultury miało nas wspomóc plakatami, informacjami na swojej stronie internetowej. Przychodzą informacje, no miejmy nadzieję, że to kiedyś ruszy. No, my musimy pokazać o naszej strony, tak. że wbrew temu, co się mówi, że a nie warto, bo to, bo tamto, czy jakieś głupie uwagi, które naprawdę najczęściej są bardzo nieduże, niestosowne, po drugie mijają się z prawdą całkowicie. My po prostu musimy nawet w takiej formie spróbować. Być może chwyci na dwie osoby. I kiedyś powiedziała jedna pani, jeżeli na świetlicę przyjdzie jeden człowiek, to już jest dobrze. I tak samo to mówię. Jeżeli po tych naszych takich drobnych akcjach, bo to są drobne akcje, jedna osoba się skusi, to znaczy, że to ma sens. I ja myślę, że to możemy. Tym bardziej, że mamy tych imprez dość dużo. No jest dużo. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Proszę. Znaczy ja miałem taką propozycję, aby spróbować, żeby podnieść tą statystykę, będzie to sztuczne podniesienie, obniżyć wiek osób uprawnionych do szczepienia. Ale myśmy obniżali z 62 na 60. Nie, tak było? 65. Propozycja w poprzedniej kadencji była na 64. Na 64, tak. A w tym roku o 50 na pewno bym gro ludzi się szczepiło. Po 50, tak. Tak, bo tam jest świadomość. Przypadkiem nie zrobić czegoś takiego, że jeżeli mamy program i to jest 1300 osób, prawda? No, czy tam, no, około, nie więcej, liczmy 1000 osób. 400 się zaszczepiło. Czy nie warto zrobić, że to jest limit na przykład, że możemy zaszczepić 1000 osób i obniżyć wiek o 2, 3, 4 lata. I wtedy powstanie taka rywalizacja, bo ten młodszy będzie mówił, no ty chorujesz, a ja nie choruję, bo ja się zaszczepiłem. Prawda? Żeby wzbudzić między ludźmi taki
Bo to no zawsze jest, jak coś dostaje ktoś za darmo, to powie, no on dostał, ja nie dostałem, to ja idę. Tak. Czy w ten sposób nie zrobić, że obniżyć ten wiek z 65 na przykład na 63 lata? Przy limicie zabezpieczonym budżecie. Dokładnie. Tak, tak, tak. Przy tym limicie. Dokładnie. Żeby te środki, które są w budżecie zabezpieczone, żeby one faktycznie były nie tylko jak będą, 30%, tylko 80-90%. Dać możliwość, nie chcesz się zaszczepić, ty 65 lat i plus, no to niech się szczepi ten młodszy. Bo tutaj przecież czy jest jakieś przeciwwskazanie granica wieku na nie. Nie, tu nie ma, nie. Przy grypie nie ma żadnego przeciwwskazania. No ja się bardzo cieszę, że Państwo podchodzicie do tego w gminie tutaj w ten sposób, bo jestem pewien, że jest przynajmniej kilkanaście, może nawet więcej osób, które to szczepienie uratowało życie tak naprawdę. Są takie schorzenia, w których pacjenci powinni być obowiązkowo szczepieni. W naszym dokładnie kraju nie podjęto takich decyzji na poziomie ministerialnym, a szkoda. Natomiast oprócz tego jest na pewno przynajmniej kilka osób, których podczas badania przed szczepieniem, u których podczas badania przed szczepieniem wychodzą, wykrywa się jakieś tam poważne schorzenia. Dokładnie. A tak to ci ludzie nie chodzili w ogóle do przychodni. No, oni przychodzą tylko raz w roku na szczepienie. Są tacy pacjenci tutaj w gminie, którzy faktycznie nie przychodzą do przychodni, a w trakcie badania przed szczepieniem. Tak, a w trakcie badania przed szczepieniem dopiero jakieś tam bardzo poważne schorzenia. I to też plus, że przy okazji tej akcji zostało to wykryte. To dlatego ja proponuję, Pani Przewodnicząca, zapisać wniosek o obniżenie wieku osób uprawnionych do szczepienia o 2 lata młodszych. No, 58. Chociaż od 55. To by było naprawdę bardzo dużo chętnie. Tylko żebyśmy się zmieścili w limicie. Do 60. Ale jest od 60. Nie jest. Nie, jest od 65, ale myśmy już w ubiegłym roku nie. Nie, ale już dalej 65. Od 65. Jest dalej 65. Jest dalej 65. No to 60 to i tak już jest ładnie. Jest parę osób takich, które się czuły bardzo poszkodowane, ponieważ faktycznie w umowie ta lista pacjentów uprawnionych do szczepienia była chyba tworzona, nie wiem, na 31. No tak, dokładnie. 30 czerwca. I się nie załapał. Ktoś się nie załapał. Skończył 60 lat już w momencie, kiedy zaczynaliśmy szczepić, ale nie było go na tej liście. No i problem. Wydaje mi się, że to obniżenie jest. Znaczy, rozmawialiśmy kilka razy, bo faktycznie wydaje mi się, że jakby młodsi troszeczkę ludzie być może do tego podejdą właśnie. Ciągnąc za sobą tych, którym najbardziej te szczepienia są na ten. Czyli no 5 lat nie jest wcale mało, to jest grupa taka. No właśnie, no na przykład. No na przykład. Czyli ja się załapię. Ty się załapiesz? Ja się załapię, jeżeli będzie obniżony wiek. Ale mamy nadzieję, że damy przykład. To znaczy ja tak się szczepię niezależnie od tego. No właśnie, wszyscy. To znaczy ta propozycja tam chyba w krakowskich samorządowych przedszkolach była taka, że kto się nie szczepi, obowiązkowe szczepienia dzieci nie zostanie przyjęte i to zostało uchylone przez nadzór. No bo to nie było. No ale no, uważam, że to powinno być przymusem. Ale takie szczepienia powinny być. Ale mówisz o dzieciach. Mówię o dzieciach, o szczepieniach obowiązkowych. Obowiązkowe, tak. Które tam rodzice sobie wymyślają różne cuda, bo się naczytają. Ale Panie Dominiku, zawsze to powtarzam wam na sesji, że doktor Gobel zna się najlepiej na wszystkich. Tak. No, ale i to przebija czasami ja zdrowy rozsądek. To nawet jakby tak popatrzeć teraz na nasze media i to, co się dzieje w internecie, to tak szczerze mówiąc, nie, z szacunkiem, panie doktorze, no po co nam doktor? No bierzemy, siadamy i tak, to najlepsze. Aha, szczypło mnie w kolanie. Artresan, to. Wszystko jest najlepsze, prawda? I tak niektóre osoby właśnie w ten sposób. Ale po co możesz? To do lekarza. No to dokładnie tak. I w każdy lek, który się pojawi, jest po prostu no, najlepszy. I większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo sobie szkodzi. Bo to Pani Przewodnicząca, to z emerytami byśmy mieli rozwiązany problem, jakiś coś wypracować, na coś z dziećmi. No coś z dziećmi. Propozycja pana doktora, przyjście i myślę, że to byłaby najlepsze rozwiązanie, ponieważ osoba z zewnątrz działa bardzo autorotatywnie i po drugie fachowiec. Fachowiec. Także tutaj to nikt się nie podejmie. Bardzo dobry fachowiec. Od którego wieku te dziewczynki nie wyrzucały? Od 6 klasy, 12 lat. Od 6 klasy, tak. A bilans w tym wieku 12, nie wiem, 10 lat, a później?
A dopiero średnia szkoła, 18 chyba. Aha, myślałam, jeszcze 15, koniec gimnazjum. Tak, no. Myślałam, że o bilans byśmy mogli zobaczyć, nie. Wtedy na bilansie by można było mówić o tych szczepieniach, ale tak, jak nie ma bilansu po drodze, to... Nie ma tak. Żadnego szczepienia. Bez zgody rodziców takich rzeczy nie można zrobić. Jak nie ma, zrobić. Wtedy możemy przynajmniej przekazać informację, a potem informację da rodzicom. To jest tak, że i tak staramy się, żeby to jakoś ogładnie przeszło, sprawnie. Prosimy szkołę, tak jak co roku, żeby... Tak, słusznie pani tu zauważyła, tak, że szkoła no, też się angażuje, no, bo niestety, przeprowadzamy no, dzieci na szczepienia, to by było... pilnujemy terminów. To jest też taka nasza zaangażowanie. Przecież w zeszłym roku mieliśmy przedłużone, tu z Agnieszką prosiłam umowę, tak. Bo jedną mama prowadzała, bo no dziecko zemdlało, faktycznie konsultacja neurologiczna był problem. No i ten problem nam się przeciągnął w czasie. Tak, tak. No także to, no także już radykalnie... Zaangażowanie szkoły jest, będziemy prosić tutaj pana doktora o wsparcie, faktycznie może na takich zebraniach... Prosimy pana Przemka. Ale zebraniach konkretnie tak, z uczennicami tak. Klas, z rodzicami uczennic klas szóstych. Taką prelekcję przed rozpoczęciem wywiadówek, prawda? Tak, tak. Żeby to zrobić właśnie w podstawówce, że pan Przemek przyjął ten pan doktora, o ile firma wyrazi zgodę. Tak, no, wszystko wiąże się też. Na pewno załatwimy to. Dobrze. To będziemy w kontakcie w razie czego, panie doktorze, tak? Dobrze. Czy jeszcze jakiś temat związany, jakieś pytanie związane z konkretną działalnością, funkcjonowaniem służby zdrowia? Nie, tylko się jeszcze, bo wiemy, że bilans już koło 12 roku życia nie ma, a jakieś szczepienie koło 12 roku życia jest? Czy też nie? To jest obowiązkowego. Chyba nie ma żadnych rzeczy. Chyba nie ma. Nie. Panie doktorze, czy jeszcze jakieś problemy, które chciałby pan poruszyć? Tu. To znaczy, może to nie miejsce, ale. Ale, no ale może. Ale właściwie nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu mieszkańców tego zakątka w tej ulicy, przy której również umieszczona jest przychodnia. Nie, no, w ostatnim okresie wyniknęła taka dla mnie nie całkiem jasna sytuacja i nie bardzo przyjemna, ponieważ otrzymaliśmy takie pismo podpisane przez pana wójta dotyczące bramy, która ogranicza wjazd na teren przychodnia. Tak naprawdę o tyle byłem zaskoczony, ponieważ no ja nigdy nie traktowałem tej bramy jako nasza brama, bo to nie jest nasz teren, że tak powiem. Zastaliśmy tą bramę, która tam jest pewnie od początku istnienia ośrodka. Tak jest. Natomiast my zakupiliśmy, kupując przychodnie, zakupiliśmy działkę obok, która zaczyna się... Bez drogi. Bez drogi. Droga i ten parking są własnością gminy. Terenem gminy. Mi akurat ta brama do niczego nie jest potrzebna, niczym mi również nie przeszkadzała dotychczas. Chociaż był taki okres, kiedy faktycznie wykorzystywaliśmy istnienie tej bramy do ograniczenia wjazdu pacjentów na teren tego parkingu, który jest nieduży. Bo wtedy trudno zaparkować na przykład karetkę, która podjeżdża, albo w ogóle zablokowany jest wjazd karetki na teren. Bliski schodom przychodni. Natomiast mieszkańcy tych budynków, które przylegają do tej drogi z drugiej strony, no, mamy pismo akurat. Bardzo im zależało na tym, żeby było jakieś ograniczenie. Ewentualnie pewnie postulują również, nie wiem, remont tej drogi, postawienie znaku, który zakazywałby parkować przy tej drodze, bo faktycznie ja myślę, że to jest dla nich uciążliwe. Ja też się niestety kilkakrotnie z czymś takim spotkałem, że nie mogłem wyjechać z parkingu, który jest tam na zapleczu przychodni, który jest na naszym terenie jeszcze. Nie mogłem wyjechać stamtąd, bo ktoś po prostu na środku drogi postawił samochód i poszedł na przykład do stomatologa. Pół biedy, jak ktoś siedzi w samochodzie i odjedzie na to, że ktoś chce wyjechać i odjedzie. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że nie ma nikogo i trzeba szukać albo u doktora, oczywiście, ginekologa, albo w jednym czy drugim gabinecie stomatologicznym, bo są dwa gabinety stomatologiczne. Znaczy, ja miałem taką propozycję, aby na tym przy bramie ustawić strefę ruchu pieszych. Jest wyznaczony parking. Parking, żeby napisać, parking jest dla obsługi przychodni. Można było tak zrobić.
to znaczy dla personelu, dla obsługi, tak. Przychodni, a jak jest strefa ruchu pieszych, tak. To jest zakaz zatrzymywania się postoju na ciągu i wtedy egzekwować już od naszych stróży prawa. Tak. Że... A czy przy wjeździe od ulicy Kolejowej nie ma takiego znaku? Ale wjazd od ulicy Kolejowej jest parking zaraz w prawo i można powiedzieć, że eliminuje już znak się kończy. Teraz nie wiadomo, tak. Dokąd on nie, znak się kończy odwołaniem takiej strefy. Jeżeli jest na wjeździe do z ulicy Kolejowej na tą ulicę w stronę do przewodu znak strefy. Nie ma. Ale nawet jeżeli. Ale nawet jeżeli byłby, Piotr, nawet jeżeli byłby, to on jest gdzieś tam. Rozumiesz? Ale większość klientów, ale słuchajcie, większość kierowców po prostu wjeżdża, bo ten znak nie jest, jeżeli on będzie przy bramie, to na pewno go zobaczą. Jeżeli będzie gdzieś na Kolejowej bądź w obrębie tylko parkingu, część kierowców po prostu nie będzie patrzyła na to. Tak po prostu kierowcy jesteśmy. Czyli no niestety. Najważniejsze w tym momencie... ludzka jest inna, a przepisy są... Tak. Kultura osobista człowieka to jest, żeby można było, to by wjechali pod przechody. Ale nie, tutaj myślę, że możemy trochę ulżyć mieszkańcom i zarówno państwu, po prostu stawiając to, co Piotr mówisz, znak... Strefa ruchu pieszych. W takim miejscu, żeby to nie kolidowało z przepisami... odnośnie kodeksu ruchu drogowego, ale też jakąś logikę miało. Bo ja wierzę w to, że jeżeli znak, obojętnie jaki, stoi przy bramie, to większość kierowców będzie go respektować. Jeżeli on będzie, w myśl kodeksu ruchu drogowego, ustawiony w miejscu, gdzie de facto powinien być, większość kierowców i tak przyjedzie i nie będzie na to patrzeć. A to jest bardzo prosto. Jest brama, jest wjazd, wystarczy to odpowiednio oznakować. Takie jest moje zdanie. I w ten czas część tych problemów, zarówno jak i karetki, jak i państwo jako pracownicy będziecie mieli jakby do dyspozycji ten obszar, w którym po prostu no, jest wam potrzebny. Głównie wjazd na karetkę. Tak, a pacjenci, czy ewentualnie... Gdzie nam blokują. Proszę bardzo, jest parking, naprawdę duży parking, tak się pomieszczą. Dokładnie. My mamy swój zrobiony parking. Ale można umieścić też tablicę, no na przykład dwa miejsca koperty dla inwalidy. Już jest wiadomo, już się będzie bałkał, bo dzisiaj jest 500 zł chyba za parkowanie. Następna koperta jest, czy tam dwie koperty, nie musi być oznakowane znakiem, tylko jest koperta. Ale droga jest gminna. To nic, ale chodzi o ten parking. Tak, no, ja rozumiem, iść na tylko to, że... droga jest gminna i tutaj nawet z tego pisma, jak pan czyta, wynika, że była nieremontowana. Ale droga ma być remontowana. Ma być remontowana, tak? No to my wiemy, tak? Można ładnie zrobić kopertę, bo droga wtedy, być, tak, i wtedy można... Droga miała być remontowana razem z tym parkingiem, tylko tam były jakieś takie no. Czyli w tej chwili podstawa to jest po prostu znak, który powinien zabezpieczyć ten teren. I tak wniosujemy. Proszę. Remontowania drogi i narysowania koperty. Tak. No właśnie. Koperta nie musi być narysowana. Z naszej strony, taka prośba, żeby powiedzmy oznakować na tym parkingu, czy nawet wyrazić zgodę, to nasz pracownik może to oznakować. Tylko dotychczas nie mogliśmy tego zrobić, bo to my nie jesteśmy właścicielami tej drogi. Powiedzmy zabezpieczyć miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych faktycznie na tym terenie. Muszą być, bo duży parking obok, przed wjazdem na ten teren, myślę, że wystarczy dla wszystkich pozostałych. A oprócz tego jeszcze postawienie znaku bądź oznakowanie tego miejsca, gdzie jest wjazd pod schody, żeby tam po prostu też nikt nie spawał. No właśnie. Bo zdarza się tak, że potem szukamy właściciela samochodu, bo karetka chce wjechać. Nie, no tam powinna być koperta i koniec. Albo inaczej, albo jeszcze na tym chodniku. Zapisuję. Wcześniej przed tym ułamany słupek, żeby był, że nie można wjechać. Ona jest rozsypana, tam jest trochę, nawet robię malować cokolwiek. Nie. Mi chodzi o to, że tam, gdzie jest wjazd, żeby podjechać pod przychodnię, to naprzeciwko zrobić dwa miejsca dla parkowania osób niepełnosprawnych. Postawić znak na. Nie, bo każdy będzie przyjeżdżał do przychodni, będzie niepełnosprawny, żeby był wjazd, że nie wolno stawić w ogóle. No ale osoba niepełnosprawna powinna... No to tam jest tyle miejsc, że dla osoby niepełnosprawnej można wyznaczyć, która przyjedzie i tam są. Ale trzeba ją podwieźć pod same schody, przychodnie. Prawda? No tak czasem też ludzie podjeżdżają, ale oni się potem wycofują, więc to nie jest jakiś problem. Tak, to nie problem. Najważniejsze, żeby były faktycznie zabezpieczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i oznakowanie zakazu postoju w miejscu, gdzie jest dojazd do przychodni. No właśnie. A w dalszej kolejności remont drogi. No i spokój mieszkańców. A my w tym roku mamy jeszcze wykonać. To jest bardzo ważne. To właściwie już ta decyzja już zapadła, mamy jeszcze wykonać podjazd dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych. Tak, tak.
Na razie funkcjonuje schodowaz, ale tak naprawdę ten schodowaz był używany może dwa razy. To jest takie winda w urzędzie. Ale no, przepisy są takie i my podjęliśmy taką decyzję, że na pewno ten podjazd jeszcze w tym roku będzie wykonany. Dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś pytania do pana? Pan doktor do nas, pani Ewa? Pani Ewa nie ma do nas. Jeszcze po takimi mieszkańców. Tak. Mamy tutaj, będziemy to mówić, że to nie będzie tylko rozpatrzone. Tam konserwator sprząta, tam te różne rzeczy. Tam jest pięknie zrobione, prawda? Bo jest ten plac zabawek. A niestety ta starsza dorosła. No, przeskakują przez rodzenie. Przeskakują, tam po dachach biegają. To jest problem. Dla nich ta brama to jest bardzo ważna, bo oni mają taki azyl bezpieczeństwa, chociaż na tym łykiem. Tym bardziej, jak tutaj piszą właśnie, że między innymi samochody duże dostawcze mylą się i wjeżdżają, jak chcieli jechać. Tak, to jest normalne. Często przychodzą, pytają. Natomiast tu zabezpieczenie tego spokoju, no to już kwestia policji, to też będziemy monitorować. Panie Rosy, pani trzeba było wymiany? Pani Ewo, ja wiem, na czym to polega. Ja też nie wiedziałam o tym, że jest to miejsce spotkań również na tym terenie przylegającym do przychodni. Bo te tereny ładnie wyremontowane. No tak, ławeczka pod dachem. I ten taki rekreacyjny obszar, to tam wiedziałem, że tam się odbywają różne spotkania nocne, ale dopiero niedawno się dowiedziałem, że to często również proceder, jeśli chodzi o przebywanie tych osób na terenie naszej działki. Tak, no jak przychodzimy do pracy, tam butelka z piwem, tyle piwka. No taki sam problem przy placu zabaw przy przedszkolu. Taki sam problem. Tylko tam już chyba ucichło, bo to jest zamykane. Tak ucichło, bo tam jest otwarte, tak chodzę tam z dziewczynkami, więc tam na razie może większe, może nasilenie jest patroli policyjnych większe. Może. Tutaj też trzeba by było. Bo to bardziej tam na widoku, przy ulicy głównej, więc podejrzewam, że... No ale problem był ze stadionem, problem był z przedszkolem, teraz jest problem z przychodnią. To znaczy ten problem z przychodnią to chyba już jest od dłuższego czasu, tylko mieszkańcy szukają miejsca, gdzie mogą na nowo ten. Nie mówili o tym głośno, ale myśmy byli już informowani wcześniej. Szkoła jedna, szkoła druga. No, w Wójce to samo było. Czy jeszcze? Ja jeszcze wrócę do tego problemu, to też jeszcze zaczęliśmy, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, ale jakby kontynuując jeszcze ten temat tego zagłuszania tego spokoju w godzinach wieczornych czy nocnych, ja tam akurat miałem okazję rozmawiać ostatnio z tymi mieszkańcami, to uwierzcie mi Państwo to, co usłyszałem i nie mam podstaw do tego, żeby nie wierzyć tym ludziom, to naprawdę to się w głowie nie mieści, z czym ci ludzie tam żyją. I to może teraz w okresie zimowym tego problemu może tak nie ma, ale on powróci zaraz wiosną i czy latem. Cię ciepło zrobi. I teraz, dobrze by było się już zastanowić, jak byśmy mogli ewentualnie tym mieszkańcom pomóc, bo tam jest dosłownie 2-3 metry od ogrodzenia. Tam się dzieją takie rzeczy, że no naprawdę, być może kiedyś ktoś tutaj przyjdzie i opowie to wszystko, ale to naprawdę to jest zgroza. To, co ja usłyszałem, naprawdę mi się to w głowie nie mieściło, że do takich rzeczy może dochodzić. No praktycznie nie tam gdzieś na uboczu, bo to praktycznie no centrum praktycznie Kamieńca, tak? No ale problem jest nie dość, że tutaj jeżdżą i ta droga jest tak zdewastowana, gdzie czasami też i po odbiór śmieci ma samochód problem wjechać, bo stoją jakieś samochody zaparkowane i nawet dorośli ludzie, to o czym pan Krykora powiedział, zwykła kultura, zwykłe jakieś, nie wiem, poszanowanie jeden drugiego, wychodzi osoba starsza, poważna, zwraca uwagę, no to za chwilę chowa się w domu, żałuje, że się w ogóle uchwała. Lepiej nie zwracać. To jest po prostu, to jest karygodne. Ale tutaj, panie przewodniczący, wydaje mi się, że na miejscu pana doktora to powinniśmy prosić komendanta policji stałe monitorowanie, bo można by było na przykład pokusić na monitoring placu. Ale wydaje mi się, że Kamieniec nie jest znowu taką metropolią, gdzie nie może przejechać tam. I wiadomo, że jeżeli wieczorem po godzinie 21-22 tam się gromadzą różni młodzi ludzie, to przecież można przejechać tydzień, co 15, czy co 20, czy co pół godziny i w pewnym momencie zniechęcić ich do tego. Bo to jest tylko i wyłącznie dobra wola komendanta naszej policji. To myślę, że tak, będziemy... Znaczy, pani Dominik, że ktoś po prostu próbował się dobrać też do samochodu, pani doktor, pardon. Nie, zgłaszaliśmy na policję. Ale mówimy tutaj... Jakaś kobieta. Tutaj powinna sobie wziąć za cel policja kamieniecka i wyeliminować ten. I przypilnować. Przypilnować.
bo nie będzie tego pilnował ani ktoś z przychodni, zresztą ani nikt. Zresztą nie jesteśmy władni, tak. Nie mamy takich uprawnień, żeby natomiast, ktoś z nas, tym bardziej to, co powiedział pan przewodniczący, egzekwowanie zwróceniem uwagi kosztuje ile, a co dopiero jakieś sankcje, które by powstrzymały. Tak jak pan Dominik mówi, tylko organa ścigania, które mają do tego uprawnienia, które są do tego powołane, które powinny na terenie Kamieńca, największa miejscowość, najbardziej tych punktów newralgicznych jest parę, bo jest i kompleks pałacowo-parkowy, są i place zabaw, jest i stadion. Uważam, że to co jest. To dodatkowe służby ponadnormatywne też finansujemy, więc w ramach tych można wymagać troszeczkę więcej. Takie jest moje zdanie. Ale o tym będziemy też rozmawiać, jak będziemy mieć tutaj spotkanie dotyczące. I jak najbardziej. I egzekwować to, co tak, my też możemy z ramienia jako Rady Gminy. Wydaje mi się, że to nie trzeba czekać na spotkanie. Oczywiście, że nie tematyczne, ale już tak. Będziemy pisać pismo. I tu proszę Państwa, i między innymi prosimy na ulicy Kolejowej mamy 40 km na godzinę, mówię o samochodów, to policja stoi i ktoś siedzie 46 już płaci 100 mandatu, bo jest to łatwy łup. Natomiast tu trzeba by było powiedzieć komendantowi wprost, panie komendancie, czy zagrożeniem jest większym to dla mieszkańców, którzy się skarżą, ma pan tu pismo, czy jeśli tam ktoś przekracza te 5, 8, 10 km na godzinę, też przekracza, ale no trzeba ale tu, panie Dominiku, trochę czasu poświęcić też tu na zostanie ten kierowca ukarany, a tam się dzieją różne rzeczy tak i nikt nie jest za to karany, a wręcz odwrotnie, wolno im, mają przyzwolenie, bo się czują bezkarni. A okazuje się, że mamy pewne możliwości, żeby przestali się czuć bezkarni, ukróciło się na dół. Ale ciekawa jestem, czy często, bo państwo nie macie orientacji, czy były zgłaszane takie incydenty na policję? Ze strony mieszkańców? Tego to nie umiem. Ale też nie ma się co dziwić mieszkańcom. Ja rozumiem, oczywiście, wiadomo, bo ktoś też policja miała, jest taka, a nie inna i może być przeciek z policji do tych, którzy tam się gromadzą i później ten ktoś się też boi, bo ma samochód pod domem, zaraz byś miał porysowany, czy coś takiego. Właśnie, na to zgłaszanie to jest... No. To jest to, bo z tym zgłaszaniem to też no, jest różnie. Ale obywatel ma prawo. Ja zgłaszałem u nas, przyjechał patrol, mówi, słuchajcie, tu zabójcie się cicho, bo plenikowi przeszkadzacie. Ja już mam, jak to się mówi, u Anki, bo siedzieliśmy u Anki, rano się Anka budzi, nie ma krzeseł ogrodowych, wszystko powyrzucane, powynoszone. Tyle miałem z tego zgłoszenia, jako obywatel. I dlatego tu wydaje mi się, że tu powinien być komendant policji. Z konsekwencją tak, realizacji zadania. Tutaj musimy my to pana narzucić. Tak? Dzisiaj wpłynęło pismo, na następnym posiedzeniu ale będzie. Ale ja myślę, że ze strony ośrodka obrony. Tak, muszą również być. Jeżeli będziemy wszyscy w tej kwestii zgodni, jest szansa, jest duża szansa, że to się po prostu ukróci. Na tyle, na ile mieszkańcy będą. Poszły i prośby, czy pisma, to ten czas. Jak jest do godziny 21. Tak. Tym bardziej, że tej bramy nigdy nie zamykam, ona jest ciągle otwarta, bo musi być ten wjazd. Oczywiście. Nie wiem, komu to tak aż za bardzo przeszkadzało. To już jest nieważne. Ale nieważne, tak. Stało się. No. Dobrze. Znaczy może z jednej strony dobrze, bo przynajmniej będzie z całej tej sprawy wyjdzie dużo korzyści, bo być może państwo uporacie się z tym swoim jakby problemem tego parkingu, wjazdu. My będziemy mieć jasną sytuację, że z naszej strony zrobiliśmy też to, co jakby do nas należało i wydaje mi się, że nawet to może nawet i dobrze, że tak, bo przynajmniej będzie wiadomo teraz, że na tego typu pisma też trzeba odpowiedzieć, należy się pochylić nad sprawą, czy nad waszym problemem, tą, który pan doktor nam tu przekazał w imieniu mieszkańców, ale też i waszym. Także myślę, że to nawet dobrze, że wypłynęło to wszystko właśnie teraz. A jest to ważna sprawa. Bardzo ważna. Bardzo ważna. Przychodzą ludzie starsi, młodsi, różni, karetki, nawet lekarze, którzy w którymś momencie, czy personel musi wyjechać troszeczkę szybciej niż to powinien i nagle się robi ząg, bo ten, także... Czy państwo jeszcze... Dobrze, że ten temat wynikł. Tak. To znaczy, no, akurat okazało się teraz przy okazji, że można załatwić parę innych tematów. Tak. To dobrze, że pan doktor przyszedł. Nam ta brama nie przeszkadzała. Być może teraz w kwestii odnowy tego ogrodzenia zastanawiałem się już pod koniec ubiegłego roku, co robić z resztą tego ogrodzenia, ponieważ rozmawialiśmy tylko z osobami, które sąsiadują z nami i one chcą również partycypować w kosztach ewentualnych tego remontu. Natomiast ta część, która odgradza od
Błonie. Od drogi. Błonie. Błonie droga, nie. No to tak się zastanawiam, co z tym robi. Nasz pracownik wykasza ten teren, który nie jest naszym terenem. On to kosi, czyści, jakieś tam faktycznie duże ilości butelek zbiera stamtąd. Mhm. No ale, ale może pomoże to teraz podjąć wspólne decyzje, co robić z tym wrażeniem. Dobrze. To może kończąc już ten pierwszy punkt, panie Benku. To panu doktorowi możemy podziękować, czy nie? Będzie coś jeszcze nowego, jakaś informacja, nie? Co do... Słuchaj, informacja na temat ilości dziewczynek. To my już słyszeliśmy, tak? Kwota, jak jest granica? Tak jak ten parking... A tu jeszcze dyskusja jest na temat? Nie, bo jakiś pomysł się troszeczkę zrodził, być może... Parking chyba i droga jest gminna. Gminna. A jak jest granica właśnie tego parkingu? Tego coś. No tam jest chodnik, tam od chodnika jest, chyba. Chodnik jest granicą. Franką, co się wchodzi tą wąską. Czyli cała. Przesunąć płot. A po co? A słuchajcie państwo. A może ten a przecież ten płot w ogóle od strony Błoni możemy. Zlikwidować. Jeżeli tu jest chodnik, jest już państwa posesja, będzie. Tam w sumie jest tylko zakrzaczenie. Prawda? Śmieci, przy tym płocie, prawda? Przy tym płocie, od błoni. Mamy na, bo o tym mówimy, tak? Tak? Może pomysł taki, żeby tą część segmentową tego ogrodzenia zlikwidować. Będzie przejrzystość między innymi też w dalszą, w głąb błoni. Może taka forma. Pani Bogusiu, sąsiedzi panią... Nie, ja, to jest tylko to propozycja. Tak, ale nie, nie. Ja nie mówię od tamtej strony, ja mówię tylko od strony błoni. No to od strony błoni. Od strony błoni, to jeszcze państwo pokoju. A mieszkańcy chcą tego płotu. Tak. A, no to jest. Sami zresztą zabezpieczają ten płot jeszcze. No, oczywiście. Tak. Panie doktorze, pani Ewo, dziękujemy w takim bądź razie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Ja życzę państwu zdrowia w tym roku. Wzajemnie, wzajemnie, mam lekarza też. Nie no, tam raz na pół roku trzeba pana odwiedzić. Dużo sił w tych działaniach, które państwo tu podejmujecie. Panie Benku, to co? Kończymy temat? Tak? Proszę bardzo, pan Rek skończy i przerwa. Szkoda nocy. Nie, nie, nie. Pan coś ma tam jeszcze nie, nam do przekazania. Ja się podepę z tego zdaniem, które pan złożył i tak, pierwsze HPV czy grypa. Ale tu pan ma też pewne ilościowo i tak, to co my mamy podane, statystycznie to też mamy już podane. Tak, ja nie mam więcej nic do dodania. Do dodania nic więcej. Dobrze, to dziękuję. Państwo mają jakieś pytania jeszcze do pana Benka? Wszystko, wszystko jest wiadome. Doktora, żeśmy przeczesali, to wystarczy. Tak. 5 minut przerwy. Dobra, dziękuję. Ale może jeszcze w międzyczasie ja przekażę informację. Trzech członków Komisji Oświaty usprawiedliwiało swoją nieobecność. To jest pani Bernardetta Chodasewicz, pan Mateusz Gnaczy i pan to jest Arkadiusz Smedzik. Proszę zostawić. I witamy panią Agnieszkę. Sprawozdanie. Czy mam czytać wszystko, czy proszę mieć państwo jakieś pytania? Tak krótko i mi się wydaje, że zmienię na temat działalności. Bo to sama działalność komisji, no to tutaj już nie było sprawozdania z realizacji, no to będzie na sesji, tak. Na budżet trochę budżetowo. A w przyszłym tygodniu i tak macie państwo łączoną chyba, nie? Komisję. Tak. To też ten temat powróci. Czy mają państwo jakieś pytania? Bo tak w międzyczasie jeszcze pani w tym roku nas kilkakrotnie informowała o zmianach w programie, prawda? Także ale to programie. To programie. Natomiast tutaj tak, czy mają państwo jakieś konkretne pytania do pracy realizacji komisji. Gminnego programu? Nie, nie, to jest praca. Komisji. Pracy komisji? Nie mam. Nie, to jest sprawozdanie z pracy komisji, pani temat jest. Nie, no masz. Tak. Ocena działalności nie masz takiego. A działalność jest na... Bo to drugie było na komisję budżetową. Tak. Z realizacji programu. A na dzisiaj mamy pracę komisji. Mm-hmm. Tą krótszą wersję. To też nie jest do mnie adresowane. Jak nie, Elżbieta, przewodnicząca komisji. Ale jest jeszcze jedno, pani przewodnicząca. Na komisji budżetu też był taki temat. I się kartki zagubiły. Ale zagubiły się. Ja mam, nie, komisja jest osobna, to jest realizacja gminnego programu profilaktyki. Do tego jest dołączona od razu. Tak, bo to jest na budżet. Na budżet, tak. A oddzielnie było do pani adresowane, tutaj ma pan... Pan Bieruch. No, ale tak, nie, to mało ważne, niczym się nie różni. A to jest to. Tak. Jest. No.
Dobrze, bo tutaj ta kwestia tego, że mamy 9 członków. Tak. Tak? Tak. To się nie zmieniło. Dobrze. Nic się nie zmieniło i nie ma planów zmiany, bo tak nie widzę na przykład przedstawiciela, przedstawiciela edukacji, bo tak. No tutaj no, pan wójt powołuje zarządzenie. Komisję, rozumiem. Rozumiem. 17 razy się, 14 razy się spotkaliśmy, 17 wniosków rozpatrzyliśmy o zastosowanie wobec osób uzależnionych leczenia. Tutaj 4 wnioski zostały skierowane do sądu. Były to osoby, które niekoniecznie chciały z nami rozmawiać, nie zgłaszały się dwukrotnie. Albo były i się nie zgłosiły na przykład na badanie biegłego, sądowego, więc takie sprawy, no już się tym nie zajmujemy dalej, przekazujemy sprawy do sądu, skoro nikt z nami nie chce rozmawiać 2 razy, no to już sąd wtedy decyduje, co dalej z takim delikwentem. No to jest informacja na temat wniosków, tak, zaopiniowanych. Statystycznie chyba nam się obniżyło w tej chwili ilość punktów sprzedaży alkoholu w Kamieńcu, czy nie? Nie. A tego to nie wiem, bo to akurat nie komisja, tylko pracownik merytoryczny sprawdza, ma rejestr cały. Ale teraz głośno też się mówi o tym ograniczeniu tych dostępności. Więc tutaj też można by było się ewentualnie... A jeżeli podniosą akcyzę na piwo i ten, to nie będzie potrzeby, sami polikwidują. Ale już pani Bogusiu, przecież o dwóch punktach wiem, że nie ma w tej chwili, prawda? Sprzedaży alkoholu na osiedlu u nas tak samo już coraz bliżej, bliżej ku... Ale Bogusia, no. Mówi o tym, że akcyzy na piwo i piwo zdrożej. Jeżeli tak, to będzie... To jest to, co będzie nas czekało, że część placówek... Oczywiście, będą berbeluchę byle jaką robić i ten punkt. Ja dusza piekła nie robię. No podmiot się może zmienić, ale fakt pozostanie faktem, że przymierzają się do obniżki podwyżki akcyzy, a to się łączy nie wcale z tym, że będą mniej pili, tylko berbeluchy byle jakie, gdzie tam zagniecione byle jak. Nikt nie będzie berbeluchy robił. Oj, zobaczysz. Wygoda jest. Dzisiaj są takie urządzenia, że tak. Zrobią takie piwko, że no miałeś, a nie, nie słyszałeś, między innymi przecież pan Unka z Gałek proponował nam też taki zdrowotny browar, prawda? Swego czasu. Ja sam pędziłem. O, ale nie piwko. Mam urządzenia dalej. Wszystko nagrywane. To trochę czasu zajmuje, masz rację. Pani Agnieszko, a nie wiadomo, co kto udowodni. Pani Agnieszko, przeprowadzono kontrolę 8 przedsiębiorców. Dobrze. I nic nie wykazało. Nie, nic. Młodzież spokojna, nie. Drobnostki, ewentualnie brakowały jakiejś zawieszki o szkodliwości, więc sprzedawca był pouczony i miał za zadanie uzupełnić to. Natomiast takich rygorystycznych jakichś tam. Dobrze. Przedsiębiorcy są. Czy mamy jakieś pytania co do tego tematu? Ja tylko mam jedno pytanie, pani przewodnicząca. Czy nie można na następnym tym spotkaniu wypisać, które to są punkty na przykład? Żebym ja wiedział, że dany punkt sprzedaje, a nie ma pozwolenia na przykład na sprzedaż. Ale to chyba nie. Ale punkty sprzedaży alkoholu. Alkoholu są kontrole przeprowadzone w danym punkcie. A to są kontrole. Tak. A nie mamy takiej listy, które punkty mają na przykład na obecną... No jest, ale to Agnieszka nie robi. Ale to pani Agnieszka nie robi. Ewidencji. Znaczy my tylko opiniujemy postanowienia, wydajemy o zgodności. Nowakowa. Ja jestem zorientowana. Rejestr prowadzi wszystkich podmiotów, które mają rozwoju. Ale to teraz można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tam są naliczone informacje, że jest zezwolenie. No nie jestem zorientowany, więc się pytam. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wszystko można sprawdzić w internecie. I no nacisnąć. No ten problem, no to widzisz, jak ten problem. Widzi pan, jak ten problem. No jest ten problem, co? Czy jeszcze jakieś państwo mają pytania? Nie mamy, bo się no jeżeli chodzi o alkohol, to ogólnie jako komisja, to wyniki pracy komisji mamy tu uwzględnione i widzimy je na co dzień też, bo skoro wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na sprzedaż po kontrolnie, nie ma do nich większych zarzutów, czyli z punktu prawa jest wszystko w porządku. Natomiast no, problemy mamy, wydaje mi się, no picie pod
punktami. A to już strona policji. Prawda? To już strona policji. Ale tak ogólnie... Tak, nie. To absolutnie, to ja nie mówię to pod kątem pracy komisji, tylko mówię, że ogólnie... I no, to znowu widzi pani. To jest ten problem od wielu jakiegoś czasu. No, zostają mandaty, ale co z tym? Znaczy, wiesz, najczęściej to jest tak, mandat jest skierowany do osoba, to też i też o tej kulturze, o której wcześniej mówiliśmy. Jeżeli osoba stoi pod sklepem, wiedząc o tym, że nie wolno jej to robić, więc już jako takiej tej kultury za dużo nie ma. Natomiast najczęściej są osoby, od których co egzekwować? Bo normalny, kulturalny człowiek bierze piwko i jeżeli jest ogródek piwny, to siada, bo wie, że tam mu wolno. Albo bierze do domu, prawda? Myślę, że to jest też przyzwolenie ze strony przedsiębiorcy. Myślę, że jest na pewno przymrużanie oka, może tak delikatnie powiem. Że jest takie, nie to, że przyzwolenie oficjalne, się mówi, nie wolno ci tu, ale... No. Ale to kultura, pani Bogusiu, dokładnie, to kultura i niestety przyzwyczajenie, nie jesteśmy tak. To znaczy nie, Rysiu, nie tak do końca, przepraszam pani przewodnicząca, jeżeli pani pozwoli, nie tak do końca, bo jeżeli ja jako radna wchodzę do sklepu i niestety widzę, co widzę, to tak szczerze mówiąc, moja reakcja powinna być jaka? Proszę powiedzieć, no, bardzo prosta, zwrócić uwagę. Więc wiesz, i teraz będzie to samo, co było w poprzednim temacie. Ja zwrócę uwagę i będę miała Peugeota przerysowanego. Ale w mojej ocenie to i tak będzie może skutek lepsze przerysowanie tego Peugeota, jak ten drugi raz nie pójdzie pić. Ale takiej gwarancji nie mamy, więc... Pójdzie, to jest jak zobaczyć... Więc to się mija z celem. Ale zwracać uwagę należy. Uważam, że... Skupmy się w tej chwili na temacie. Jeśli chodzi o kontrolę, która się prowadzi w poszczególnych placówkach, które mają pozwolenie na podaż alkoholu, tutaj przepis nakazuje informować daną placówkę. I tutaj to jest błąd, bo uważam, że członkowie komisji alkoholowej powinni mieć takie uprawnienia, że ni z gruchy, ni z pytania, przepraszam, widzą, że jest to, co pani Bogusia mówi, że jest notorycznie łamany przepis, umawiają się na godzinę X, przyjeżdżają, piszą z tego tytułu protokół, jeden za dwa dni, drugi, i to powinno wykluczyć dany podmiot na okres pół roku w ramach takiej wstrzemięźliwości. Bo tutaj, proszę Państwa, ja wiem na terenie swojego miejsca zamieszkania, gdzie się pije i pije się non-stop na terenie sklepu. Bo za ogrodzeniem to jest teren sklepu i ponosi pełną odpowiedzialność sprzedający. Pełną odpowiedzialność sprzedający. I tutaj jeszcze wtedy się rodzi pytanie, czy ten, który pije pod sklepem, za chwilę idzie kupić, czy jest już po spożyciu, czy nie jest po spożyciu. Czy ta wywieszka wtedy obowiązuje sprzedawcę, czy nie obowiązuje. I pani Agnieszko, nie ma takiego uprawnienia, że z policją na przykład w razie takiej interwencji złapać za rękę. Tak. Czyli po prostu no tutaj nic to nie zmienimy, bo jest takie prawo. Ale będzie stał ktoś z butelką piwa i pani mu nie udowodni, że on ma piwo. Że on ma piwo, tak. A nie da się na zagonu. Nie da się spróbować. Degustacja na przykład wspólna, prawda? A tak była, nie było, nie? I przyjemnie. Kiedyś była taka sprawa. No nie wiem, czy przyjemnie, pani przewodnicząca, ale ładnie. W Krakowie właśnie, że stał pod sklepem, no delikwent pił sobie piwo i przyszła na to wszystko policja i on powiedział, że on nie pije piwo, on ma tam sok z kubusia w wannie do tej butelki. No i nikt mu nie udowodnił, że tam było. No i policjant nie łyknie. No jak, na służbie? Nie, no tak nie do końca, bo jak idzie się z butelką, nawet pustą, z piwem i policja zatrzyma, to jest mandat za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Chyba nie, ja nie wiem. Nie jest, bo no wiem, kto dostał. Tak, ja nie dostałem. Ale to chyba łamanie prawa. Bo zapłacił, A niesie się butelki do sklepu. Nie, gdyby miał to schowane w czymś, tak jak w Stanach papierowych. Ale jakby powiedział, że tam ma w butelce sok z kubusia albo orężada. Jest butelka z alkoholem, to nie ma tam. Ale nie wiadomo, czy to jest alkohol. To nie ma kubusia. Po prostu. Czy mamy jeszcze jakieś tematy, bo zaczyna być dużo mówić, ale dużo mówić, ale to jest temat, który... Dokładnie. Dziękuję bardzo pani Agnieszko. I pani Ania, tak, mamy coś? Wykazy. Dobrze. Wykazy. Pani. Pani Aniu, co pani sprzedaje? Co sprzedaję? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry.
Kupujemy to, dzień dobry. Tak, kupujemy. Dzień dobry, kupujemy. Dzień dobry, kupujemy. Ja zrobię zielone. Proszę Państwa, więc tak, działka numer 403 w Obręb Ożary o powierzchni 72 ary za cenę 17 620 zł. W planie zagospodarowania działka ta przeznaczona jest jako tereny rolnicze. Sprzedajemy w drodze przetargu nieograniczone. Działka numer 73 Obręb Starczu, powierzchnia 76 arów, 78 metrów kwadratowych, wyceniona na 442 130. Teren zabudowy usługowy w drodze przetargu nieograniczonego. Czyli to jest to schronisko, ta szkoła, prawda? Następny, no próbujemy, prawda, następny przetarg. Działka numer 319 przez 1 Obręb Kamieni Ząbkowicki 2 o powierzchni 8 arów 83 metry kwadratowe, działka warta 30 280 zł plus do tego podatek VAT. Planie przeznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. W którym to jest miejscu? To jest Parkowa, ulica Parkowa u nas w Kamieńcu 2. Pod parkiem tam coś idzie pod drogą. To tam jest taka jedna działeczka z tyłu. Tak. Działka numer 485 przez 3 Obręb Ożary o powierzchni 30 arów, wyceniona na 50 500 zł plus podatek VAT. W planie przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszanej, mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. To jest dalej jak ta działka poprzednia za panem. Tak w kierunku bliżej lasek i też tak do góry. No to tak mogę w przybliżeniu określić, jak z mapy kojarzę. Działka numer 664, Obręb Doboszowice i to jest lokal numer 94 przez 1. To jest sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. To jest pan w tej szkole koło kościoła, w tej z wnioskiem dobrze, dziękujemy. Czy mamy jakieś pytanie? Mam pytanie odnośnie, ja wiem, jak się sprawa zakończyła, ale chciałbym, jakby wyprzedzając troszkę fakty, chciałbym, żeby Pani poinformowała o wyniku przetargu na ulicy Ogrodowej. To znaczy, no Byczeń, Obręb Byczeń, bo to jest Obręb Byczeń, 13 przez 3, tak, działka? Tak, tak, przetarg nie doszedł do skutku. Jedna osoba płaciła wadnie, później druga, która płaciła, nie wstawiła się na przetarg. Czyli nie doszedł do skutku. Nie doszedł do skutku, tak. Tak, proszę bardzo. Chciałabym jeszcze tylko Państwa prosić o jedną sprawę, ponieważ jest projekt uchwały przygotowany na uznanie pomnika przyrody. Niemniej jednak Pani zachorowała, która jest jak bardzo zaangażowana właśnie w tą sprawę. Czy byliby Państwo tak uprzejmi, żeby na następnej komisji Pani już będzie na pewno i przedstawiła Państwu całą tą projekt uchwały z dokładnymi, prawda, jeśli Państwo będą mieli pytania szczegółami. Jeśli można, to tak, nie prosiłabym o to. Dobrze? Dobrze. No to dziękuję bardzo. Dziękujemy. 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 Do widzenia. Do widzenia. Zostały nam jeszcze uchwały. To może już zrobimy w przyszłym. Tak. Pomnika przyrody, to przychodzi oczy. Tak. To też. Dobrze. Sprawy różne. Ja sobie pozwolę na początku rozdać, nie będę czytał. Ja skierowałem właśnie teraz pisma w kilku egzemplarzach. Dam Państwu do takiego jakby szybkiego zapoznania, jeżeli chodzi o pisma, jakie trafiły do Rady Gminy. Trzy pisma od jednej osoby. Chciałbym, żeby tak rzucić okiem, jeżeli będą pytania, bardzo proszę, odpowiem, jakie ewentualnie poszły odpowiedzi i jak to wygląda. To tak w międzyczasie rozdam. Jeszcze dla Państwa taka informacja z dzisiejszego poranka w miejscowości Ożary przyjechała telewizja polska, oddział Wrocław. Temat pewnie Państwu znany, jeżeli chodzi o brak wody w miejscowości Ożary, ale i nie tylko. No, tam były krótkie wypowiedzi, to tak dla Państwa informacji, były krótkie wypowiedzi mieszkańców. Był też zaproszony Pan Wójt, który tam zabrał głos. No, ja tam też w jednym zdaniu poinformowałem, bo padło pytanie, jak gmina zamierza rozwiązać ten problem. No to po prostu powiedziałem, jaki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy, jakie są środki zabezpieczone w budżecie gminy, że czekamy w miesiącu czerwcu na
informacje dotyczące ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych i bo po prostu przedsięwzięcie jest no, kosztowne dla budżetu, to jest 4,5 miliona i bez środków zewnętrznych po prostu gmina sobie nie poradzi. To zresztą, wiecie Państwo, to jest czas ograniczony antenowy, także tam no, nie ma czasu na jakieś tam rozwinięcie, nie wiadomo jak długie tematu. Także tylko dosłownie w jednym zdaniu krótka informacja, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Tutaj proszę rzucić, to są nie pierwsze info, to są nie pierwsze pisma, niektóre były kierowane typowo do mnie, niektóre są te kierowane do Rady Gminy, dlatego pozwoliłem sobie skserować i przedstawić Państwu treść tych pism. Oczywiście na te pisma zostają udzielane odpowiedzi, no niemniej jednak te tematy, które tam są w tych pismach poruszane, no powracają na bumerang i trzeba no, ponownie odpisywać, przedstawiać stan prawny, stan faktyczny, jak to wygląda. Chciałbym, żebyście po prostu Państwo wiedzieli, tak, jakie też te pisma spływają. To znaczy, Panie Przewodniczący, tak? Może ja powinienem być wyłączony z dyskusji na temat tego pisma, ale... Ale Ty zacznij. Szanowni Państwo, tu jest ostatni akapit. Należałoby dopisać tylko nazwisko wnioskującego, to znaczy autora tego pisma. Niech sam się leczy. Niech sam się leczy, bo to, co się wypisuje tutaj, to się kwalifikuje praktycznie, nie wiem, jak podejdzie do tego wójt gminy. Proszę bardzo. Jest to, Szanowni Państwo, po prostu obraźliwe. Mógł Pan kandydować na wójta, mielibyśmy też prawnika, który posiada wszelką wiedzę na ten temat i pilnowałby. A jeżeli nie ma informacji pełnej, to kultura osobista tutaj, jeśli chodzi o treść tego pisma, nie podlega komentarzom, pozytywnym komentarzom. Nie wiem, czy akurat w tej treści, tam jest, z treści wynika jakby zarzut sprzedaży działki tam na ulicy Ogrodowej, tak? Macie Państwo kserokopię tak, pisma nie, w tej sprawie? Nie mam. Ja nie mam też. Jest. A to teraz? To dłuższe pismo. Dłuższe. Tam poszła też już odpowiedź z tutaj mogę, z gminy, jak sprawa ja wygląda. Mam, ja też to mam, a Ty masz... Bez... No to są tam. Aha, bo tam jeszcze ja to było w Biurze Rady odnośnie... Ta informacja, że wechu tygodnia, tak? Pojawiło się. Tak, ale chodzi o wstrzymanie tego przetargu. To jak przed chwilą zapytałem Pani Ani, przetarg się odbył, ale po prostu nie doszedł do skutku, także... Ale to znaczy, kto pamięta, proszę Państwa, to ta sama osoba występowała do wójta gminy lata minione, że część działek tam o powierzchni podzielonych tych działek ośmioarowych była nieuprawiana, co powodowało tam rozsiewanie się różnego tam no, chwastu i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że wójt w nawiązaniu do tych wystąpień wcześniejszych podjął ze względu na dużą ilość nieużytków. A jeżeli ktoś mówi, że jest potrzebna działka jako ogródek, to proszę Państwa, to na ogródku nie uprawia się zboża i nie wjeżdża się kombajnem. Jeżeli komuś jest potrzebny ogródek, to ja rozumiem, że potrzeba grządkę tego. A jeśli ktoś chce być rolnikiem, to ma prawo wykupić i brać udział w przetargu. Mogę też. Jedno. A to pan za to samo. Nie, jest coś innego. Jeszcze coś innego. Jedno pismo z uwagi na procedurę zostało skierowane do wojewody. Było to pismo też od tej samej osoby. Warto, aby się zająć. Skarga na przewodniczącego Rady Gminy, która została skierowana do. Warto, aby się zająć na tego przewodniczącego, czy na poprzedniego? Na tego. To na poprzedniego była taka sama. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, tutaj takie po prostu ubliżanie wójtowi. Mieliśmy tego na spotkaniu, przedsmak na spotkaniu, na konsultacjach i na wyborach sołtysa. Nie podejmowałbym w ogóle dyskusji w tym temacie. Ale tutaj Panie Dominiku, jeszcze jedna rzecz, Panie Przewodniczący. Tutaj w tym piśmie
jest nie tylko jakby forma ubliżania wójtowi, ale również dotyczy to nas jako rady. Więc zaraz, jeżeli do nas się wszyscy zwracają Wysoka Rado z szacunkiem i z jakimś poszanowaniem wszystkiego, to jak można napisać, że Rada zajmuje się bzdurnymi jakimiś decyzjami? Zaraz, zaraz. Mogą być decyzje nietrafne, mogą być decyzje nieuzasadnione, ale na pewno nie bzdurne. To proszę mi powiedzieć, jak mamy się stosunkować do tego pisma odnośnie mieszkańców ulicy Przychodni? To też powinniśmy, no to jest przecież, no co, no to, co to, to jest bzdura, prawda? Powinniśmy to rzucić, zamieść pod dywanik i nie brać pod uwagę. Więc wydaje mi się, że tutaj nie tylko jest obraza wójta gminy, ale nas też jako rady. I uważam, że tutaj pan, ja akurat znam też tego pana, więc nie jestem aż tak bardzo zaskoczona, ale tu panie przewodniczący, proszę nie pozwolić sobie, piastuje pan funkcję przewodniczącego i jest to niezaprzeczalne na tą chwilę, nie pozwolić sobie też na takie akty, w których pan będzie musiał odpowiadać komuś, kto być może nie zasługuje na odpowiedź taką, jaką by sobie życzył. Bo to, że życzeniem, to my też życzenia swoje mamy. I tutaj, jeżeli chodzi o pana Janusza, to takie jest moje zdanie i ja po prostu znam tego człowieka, więc nawet powiem, ja nie jestem zaskoczona taką formą przekazu w ogóle. Dziękuję pani, bo już pani to powiedziała, ale chciałbym państwa poinformować, że rozmowy telefoniczne, bo to też nie tylko pismo, ale rozmowy telefoniczne w sposób jasny i wydaje mi się zrozumiały przekazałem temu panu, że nie życzę sobie formy takiej rozmowy, w jakiej to formie ze mną prowadzi tę rozmowę. I chyba to jakiś tam przynajmniej na chwilę jakiś skutek przyniosło. No po prostu no, nie w ten sposób. Tak? Oczywiście. Nastawimy się. Co będzie dalej, będziecie państwo informowani, ale... Ja w każdym razie uważam, przepraszam panie przewodniczący, że żadnej bzdurnej decyzji Rada nie podejmuje. Tak jak mówię, mogą być decyzje mniej trafne, mogą być decyzje trafne, mogą być decyzje sporne, owszem, ale na pewno nie tu w myśl tego pisma. Ale proszę państwa, jak można pisać, bowiem chełpiący się ukończeniem dwóch kierunków studiów i aspirujący do tytułu doktora nauk prawnych, pan Czerniec jako osoba nieudolna, niekompetentna, nie posiada wiedzy, jak można zarabiać, jak można zapobiec kradzieżom mienia gminy. No to jeżeli autor tego pisma widzi, że jest kradzież, to na policję, przez sam organ. Natomiast ścierą do wycierania nie jest ani przewodniczący, ani wójt gminy, ani radny. A to bardziej radni. Oczywiście. Ani radni. Tutaj, no, szanowni państwo, należy szanować siebie nawzajem. My możemy tu mieć swoje uwagi, tak, ale tu w tym przypadku mówię. To zdanie, ostatnie, jeżeli natomiast do myślenia wójta Czerwca, od myślenia wójta Czerwca boli głowa, to powinien on u lekarzy określonych specjalności szukać powodów tych dolegliwości. A Rada Gminy powinna wyegzekwować od Czerwca szacunek dla obowiązującego prawa. Szanowni państwo, no ja bym tu zmienił tylko nazwisko. Tak. Dobrze, ja myślę, że to dostaliście państwo do wiadomości, wiecie z czym, między innymi z jakimi pismami też ludzie w tym ma do czynienia. Myślę, że nie trzeba rozwijać tego tematu, każdy wie o co chodzi, jeżeli... Bo zatem panie przewodniczący, jeszcze... jesteśmy w XXI wieku i uważam, że takie błędy, jakie są w tych pismach, to sam wysyłający powinien tak zastanowić się, czy je wysłać przed tym, co napisał. Nie zbliżajmy się do tego poziomu. No, trzeba jeszcze odpowiedzieć na to. Tak, ale trzeba, mówię, ale nie. Trzeba odpowiedzieć, bo wcześniej czy później będziemy mieli dalszą konsekwencję. Że nie odpowiedziałem. Przejdziemy do następnych spraw w sprawach różnych. Panie przewodniczący? Nie. Państwo mają jeszcze jakieś to znaczy, ja mam pytanie, bo tutaj mam takie pismo przed sobą. Z datą wójta pismo, z datą 10 grudnia. To było pismo skierowane do prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. I tutaj mamy dalej. Wcześniej pismo z 9 listopada. Z 9 listopada.
Myślę, że to jest na pewno odpowiedź wójta na to pismo skierowane przez prezesa pana Ryszarda Rzeszyckiego. I z tyłu jest treść uchwały. I ja mam pytanie, czy w momencie, kiedy takie pismo z załączoną treścią uchwały dotarło do pana przewodniczącego, dlaczego żeśmy nie procedowali tej uchwały? Ale to jest uchwała, panie Dominiku, to jest uchwała Rady Gminy z dnia, momencie. 2015. Ja rozumiem, że to jest dołączone do pisma 10 grudnia. To jest takie coś. Już ja zaraz to wyjaśnię z panią Martą, bo tu chodzi o to, że jakie pismo poszło. Już, ja to zaraz wyjaśnię, a już się drukują dla państwa. Może przejdźcie do następnego, ja to wyjaśnię, dobrze? No nic więcej następnego nie mamy. To już momencik, bo tam jest zaproszenia do państwa minut przerwy. Na sesję. Jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, bo to jest tak, z jednej strony jest pismo z Nowej Rudy do pana wójta gminy, tak? A z drugiej strony to jest jakby ich projekt uchwały skierowany do wójta, żeby taką stosowną uchwałę radca prawny zaopiniował. I żeby Rada Gminy tą uchwałę, ale taki projekt uchwały w 2015 roku nie trafił na Komisję Rady Gminy. To jest jakby propozycja z wodociągu. Ale dlaczego to pismo? Tam z pierwszej strony, na pierwszej stronie chyba tam jest, w piśmie przewodnim jest mowa o wodociągowaniu, o ujęciu, że tak powiem, w planach wodociągowania, no pokrótce, wodociągowania. To odpowiedź. Dlatego, no temat mamy gorący, dlatego też to pismo. Nie, tylko że panie przewodniczący, tutaj chodzi mi zupełnie o co innego. Bo w momencie, kiedy pismo było skierowane do odpowiedź wójta z 10 grudnia do prezesa zarządu i do wiadomości Rada Gminy Kamieńcu Ząbkowickim, to ja rozumiem, że pan to pismo z tą uchwałą panu dostał. 15 wpłynęło. No wiem, no. Wpłynęło 20, znaczy 10 było pisane pismo grudnia. Tak, wpłynęło do Rady Gminy 15 grudnia. 15 grudnia wpłynęło do Rady Gminy. To dlaczego myśmy nie procedowali tej uchwały? Uchwała była gotowa. Ale nie wiem, tak może pismo było adresowane do pana wójta i projekt uchwały był również jako załącznik do wójta gminy. Wójt wpłynął do urzędu gminy, a nie do biura rady. Szanowni państwo. Ale projektodawcą uchwały jest wójt gminy. Nie, projektodawcą nie jest zakład wodociągów. Tak, spółka. Ale... spółka. Natomiast wójt ustosunkował się do pisma skierowanego do wójta. Natomiast przekazał uchwałę do rady gminy. Przekazał uchwałę do rady gminy. Rozumie, że wtedy przewodniczący powinien nas poinformować, że takowe pismo od wójta gminy wpłynęło. Jest pismo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, jest uchwała i co robimy z tym dalej? Dlaczego żeśmy tego nie procedowali na komisji, zachowując termin, czy ja nie wiem, jak to powinno wyglądać na chwilę obecną. Tylko to jest dopiero dzisiaj, w momencie, kiedy to jest od 15 grudnia, dzisiaj mamy 20 stycznia. Samo dlaczego pismo, które wpłynęło, adresatem był pan wójt, wpłynęło 20 listopada, a dopiero zostało przekazane do Rady 15 grudnia, dopiero z odpowiedzią na to pismo, które wpłynęło 20 listopada. No ale sekundę. To jest okres miesiąca czasu. Sekundę. No ale szanowni państwo, przecież mieliśmy sesję Rady Gminy w grudniu. W listopadzie też była sesja. Ale wójt potrzebował stworzyć pismo do spółki Noworudzkiej. Odpowiedział i 15 grudnia wróciło, coś takiego wróciło, już było u przewodniczącego rady. I dlaczego myśmy, mając posiedzenia w grudniu, nie zostali poinformowani, a pani Bernardeta Chodasewicz pytała na sesjach, dlaczego nie jesteśmy informowani o korespondencji. Zresztą ja też chyba zabierałem głos w tym temacie, już nie pamiętam, ale też. I dlaczego żeśmy nie procedowali? W ogóle żeśmy... nie mogli się ustosunkować do tej uchwały. Już
myślę, że jest to sprawa do wyjaśnienia. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi pismo, jak się okazuje pismo dotyczące spraw osobistych pana Kleniuka, szybciutko, nie porusza się tematu, bo można było poruszyć temat na sesji, tylko rozsyła się każdemu korespondencyjnie kserokopię pisma, które w różne ręce mogło trafić później, bo to niby, że miała być sprawa taka osobista, a stała się sprawa gminna, a może to komuś zależało, żeby była sprawa jak najbardziej nagłośniona. To zostaliśmy z tym zapoznani. A dlaczego z tym pismem? Dopiero dzisiaj jesteśmy zapoznani. Dlaczego? Myślę, że zaraz nam pan przewodniczący wyjaśni jeszcze. Czy jeszcze jakieś sprawy? Będę ponawiał wniosek, aby na każdej sesji albo w porządku obrad sesji ująć temat, sprawozdanie z działalności nie wójta, z działalności przewodniczącego rady i chcemy wiedzieć, ze względu na to, że powstają takie dziury w informacji. Z tego pisma to jest bardzo poważna sprawa. To nie jest sprawa sobie taka właśnie. Jakie są dalej konsekwencje z tego? Tak. Co z tego Co to kto miał na celu? I to jeżeli sprawa jest taka pilna, to dlaczego też pan wójt od razu nie przekazał tej sprawy do biura rady, jak otrzymał pismo 20 listopada, tylko dopiero 15 grudnia? Czyli jakiego 20 listopada? 20 listopada? Ale 15 grudnia my mieliśmy sesję. W grudniu mieliśmy sesję. Po tym terminie była sesja. Były komisje. Dlaczego żeśmy nad tym nie procedowali? Tylko dopiero dzisiaj. I to też nie procedujemy nad tym, bo to nikt nie, tylko przechodzimy do porządku dziennego, że jest takie pismo, wpłynęło, gra muzyka. A jestem przekonany, że w momencie, kiedy byliśmy na spotkaniu w Ożarach, o treści pisma skierowanego do wójta wiedział przewodniczący. I nie tylko. Wójt wyraźnie napisał już w tym piśmie, jakie ma plany, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki finansowej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Pismo wpłynęło 15, akurat zebranie było wcześniej, natomiast po informacji z tego, jak z pisma spółki, nie wynika nic na temat wodociągowania finansowego. Poczekamy. Tym bardziej jest to niepokojące. Poczekamy jeszcze chwilkę. Pismo, które mówię, jeszcze raz. Ale z tej uchwały, panie Dominiku, nie wynika, że tutaj mają być jakieś działania zmierzające do wodociągowania i poprawy jakości akurat funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej. Na terenie Kamieńca. Na terenie Kamieńca. No. Ale pani przewodnicząca doskonale wie, że jesteśmy 25% udziałowcem spółki wodnej w Nowej Rudzie. 23%? 25% prawie. No, 7. No to wszystko, żeby było proste liczenie. To wszelkie ruchy prowadzone, a to co tam się pisze, wszelkie ruchy prowadzone przez spółkę noworudzką w 1/4 obciążają gminę Kamieńca. Ale mamy też tam swojego przedstawiciela przecież, prawda? Który mógł spokojnie przyjść i referować, tak jak każdy z pracowników urzędu. Tę kwestię. Treść pisma 15 grudnia otrzymał przewodniczący rady. Ale projekt uchwały omawia pracownik. Jak? No przecież każdy z pracowników. Twórcą uchwały nie jest wójt gminy w Kamieńcu. Tylko zakładał. Ale mamy swojego przedstawiciela tam, prawda? To trzeba było nadać bieg. Przewodniczący rady powinien nadać bieg sprawie. Była komisja i trzeba było się tematem zainteresować. Ja rozumiem, że wójt napisał odpowiedź. Dał do wiadomości przewodniczącemu. Przewodniczący przedstawia treść pisma wójta i mówi do komisji, do radnych. Co państwo na to? Co robimy z uchwałą? Wołamy prezesa, czy wołamy przedstawiciela wodociągów? Tutaj chcemy wiedzieć, wyjaśnić temat do końca.
Tym bardziej, że projekt domniemanej uchwały jest przygotowany nie przez nas. No nie przez nas. No. Wrócić do tego pisma, tutaj odnośnie pisma z wodociągów, to 14 stycznia tego roku została podjęta uchwała przez nadzwyczajne, to niegdyś poprosimy po nadzwyczajne zgromadzenie udziałowców, została podjęta uchwała w tej sprawie, także, że tak powiem, kolokwialnie nic nam nie uciekło. Wójt gminy Kamień Zmykowicki był na tym spotkaniu, stosowna uchwała została podjęta. Rzeczywiście taka uchwała w miesiącu grudniu nie została podjęta przez Radę Gminy, ale to, że tak powiem, nie przekreśla szans na jakby bieganie się o te środki. Dobrze. Ale zaraz. Chwila. Jakie nie przekreśla szans o ubieganie się o te środki? Słuchaj, rozmawiałem teraz z osobą z zakładu, z wodociągów z Nowej Rudy. I taką informację otrzymałem, bo zapytałem wprost, czy niepodjęcie tej uchwały w miesiącu grudniu przekreśla jakiekolwiek szanse na pozyskanie środków, na realizację tego naboru zapisanych tutaj w tym piśmie przez gminę Kamieniec. Pani zanegowała, powiedziała, że nie, bo po prostu 14 stycznia taka uchwała została podjęta, pomimo braku takiej uchwały podjętej przez gminę Kamieniec. Panie Przewodniczący, w momencie, kiedy została rozesłana uchwała z treścią pisma przez prezesa Zarządu Spółki Noworudzkiej, taką uchwałę należało procedować na komisjach i podjąć uchwałę na sesji. I wtedy na sesji trzeba by było wyjaśnić wszystko, co się kryje za tą uchwałą. A kryje się za tym bardzo dużo. Bardzo dużo, bo teraz czy pan jest w stanie odpowiedzieć, jakie zobowiązania będą podjęte przez spółkę noworudzką, jeśli chodzi o spółkę noworudzką, obciążającą nas jako udziałowców 25%? Chciałbym się zapytać pana wójta, który był obecny na spotkaniu. Sekundę, ale ja pytam się o konsekwencje niepodjęcia uchwały. Ale uzyskał pan odpowiedź w tej nie chwili. Ma. To uzyskał pan odpowiedź. Uzyskał pan na kolejnej komisji lub na sesji. To posiedzenie, które się odbyło w Nowej Rudzie, rozumie, że milczenie jest zgodą. Ale jakie milczenie? Milczenie na temat tej uchwały jest akceptacją decyzji podjętych przez spółkę noworudzką. Milczenie jest zgodą, bo niezajęcie stanowiska akceptuje to, co oni nam przedstawiają. A ja jestem przeciwnego zdania, bo ja się nie godzę na to, aby nasz udział 25% fundował inwestycje na terenie gminy, miasta i Nowa Ruda. Daną informację otrzymacie państwo na kolejnej komisji, a jeżeli trzeba będzie, to na kolejnej sesji. To dlaczego, panie przewodniczący, dostaliśmy pisma dotyczące sprawy osobistej pana Kleniuka? Pocztą, a nie otrzymaliśmy tego pisma. Tylko dzisiaj pan to położył na stół. Pani Marto, czy jeszcze mamy coś? Czy państwo jeszcze coś mają? Uważam posiedzenie komisji dzisiejszej za zamknięte. Dziękuję. Dziękujemy.